Audycja Czytać, aby być mądrym. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią Elżbietę Wiater, redaktora, dziennikarza, autora licznych publikacji, recenzenta. Szczęść Boże pani, witam gorąco i pozdrawiam. Daj Boże wzajemnie. Przed nami kolejna propozycja książkowa Mocni Krzyżem. Tak, to mieliśmy problem z tytułem, bo myśleliśmy o tytule Moc słabości się doskonali, ale okazało się, że już jest wykorzystany. Ale myślę, że to jest dobra wersja tytułu, ona dobrze oddaje opowieść o tych 12 świętych. No właśnie, co zawiera ta pozycja książkowa? Są to krótkie biogramy 12 błogosławionych świętych. Są też dwie osoby, które są w drodze na ołtarze dopiero. I to są biogramy, które są skupione na tym, na chorobach, na które oni cierpieli. To znaczy starałam się pokazać to, że choroba pomogła im, dużej części z nich, właśnie w drodze do świętości, tak paradoksalnie. Ale też starałam się pokazać to, że to doświadczenie choroby nie było takim doświadczeniem, że po prostu przychodzi moc od Pana Boga i jest się w stanie pokonać wszystko, tylko to też był dla nich trud, też był dla nich wysiłek. Życie bardzo konkretnych osób w kontekście współczesności, gdzie tematy dotyczące choroby, chociażby śmierci, przemijania są tematami bardzo niemodnymi, a w historii życia tych bardzo konkretnych osób to właśnie choroba, cierpienie stało się takim momentem scementowania się z Panem Bogiem. To prawda. Tutaj też umieściłam biogram Anieli Salawy. To była służąca żyjąca na przełomie XIX i XX wieku w Krakowie. I w jej przypadku jest to tyle ciekawe, że ona sama decydowała się na choroby. To znaczy prosiła Boga o to, żeby przeniósł na przykład na nią chorobę kogoś, dla kogo ta choroba była motywacją na przykład do samobójstwa. Czy była tak ciężka, że nie był w stanie jej przeżywać jako krzyża. I Aniela Salawa brała te choroby na siebie. I to jest niesamowite, że ona z tą taką długą listą chorób, pod koniec życia się śmiała, że ta lista jest po prostu kilometrowa. Ona wciąż zachowywała to nakierowanie na Boga, zachowywała taką olbrzymią wewnętrzną radość, chociaż doświadczała też ciemności duchowych. I dla mnie takim pięknym rysem Anieli było też to, że ona te swoje największe cierpienia ofiarowała za niepodległą Polskę. Udało jej się dożyć 1918 roku i na jej oczach Polska odzyskała niepodległość. Jakie postacie znajdziemy jeszcze na kartach tej książki? Jest tutaj, najstarszą postacią jest, znaczy tak czasowo, jest Małgorzata z Città di Castello, która żyła w XIV wieku. Doświadczyła bardzo wiele odrzucenia w życiu. Urodziła się jako dziecko karłowate i do tego jeszcze tam doszła asymetria nóg. Ale jednocześnie, pomimo tego, że bardzo ją, można powiedzieć tak patrząc z boku, bardzo ją w życiu skrzywdzono i to począwszy od rodziców, którzy nie chcieli się do niej przyznawać, ostatecznie ją porzucili, po ludzi, którzy niesprawiedliwie do niej podchodzili, ona była w stanie im wszystkim przebaczyć. Jest w niej bardzo dużo takiego światła, takiej dobroci. Obecnie jest patronką ruchów pro-life. A z pozostałych osób, no właśnie Aniela, Albert, brat Albert, i to, że całe życie zmagał się, całe to życie konsekrowane zmagał się z rakiem żołądka. Bakhita, która w Polsce nie jest jeszcze szeroko znana, to była kanosjanka, urodziła się jako poganka, murzynka. Została sprzedana, porwana, potem sprzedana w niewolę. Bardzo wiele wycierpiała z tej niewoli. To u niej spowodowało taki stres, syndrom stresu pourazowego, ale do końca życia została człowiekiem bardzo wrażliwym dla drugiego i jednocześnie wewnętrznie wolnym, pomimo tego, że wydawałoby się, że została wychowana do życia w niewoli. Tutaj jest też historia Joanny Beretty Moli, Bernadety Subiru, która całe życie zmagała się z astmą, Nenoliny, czyli tej sześcioletniej dziewczynki, która umarła jako mistyczka, zmarła na raka kości, tacy małej Tereski.
czyli Ludwika Martin, historia Jana Pawła II też, która zamyka tą książkę, ponieważ to, co Jan Paweł II napisał w swoim liście do chorych, w Salifici Dolori, wydaje mi się najlepszym podsumowaniem tego, jak katolik, jak chrześcijanin powinien podchodzić do cierpienia. Komu polecamy tę książkę? Kto jest adresatem tej pozycji książkowej? Na pierwszym planie myślałam o chorych, przyznam. Bo wydaje mi się, że człowiek, który cierpi, jeżeli przeczyta, że nie jest sam w tym cierpieniu, że są inni, którzy też tego doświadczają, będzie mu się łatwiej zmierzyć z cierpieniem. Też taka osoba może poprosić wtedy świętego wstawiennictwo i też myślę, że taki święty będzie dla niego kimś bliższym, ponieważ doświadczał tego samego cierpienia i zmagał się z tymi samymi problemami. Ale też dla rodzin chorych. Przez to, że te opisy chorób są dość szczegółowe, mam nadzieję, że pomogą jakoś zrozumieć towarzyszącym to, przez co przechodzi dana osoba, to z jej bliskich, czy kto i za kogo są odpowiedzialni, czy są jego opiekunami. I myślę, że też dla wszystkich, którzy chcieliby odkryć tą stronę, z jednej strony ciemną, bo choroba jest bardzo trudnym doświadczeniem. Bakita powiedziała właśnie, że to jest o wiele gorsze doświadczenie niż dobrowolnie wybrana asceza, ponieważ chory nie wybiera swojej chory, bo ona po prostu na niego spada. I on musi się z tym zmierzyć, albo ją przyjąć jako krzyż, albo zacząć się buntować, buntować w takim sensie autodestrukcyjnym wręcz. Więc myślę, że to jest też książka dla osób, które chciałyby poznać tych świętych od strony właśnie tego doświadczenia choroby, doświadczenia przyjęcia choroby jako krzyża. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gorąco Panią pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Mocni krzyżem to kolejna pozycja wydawnicza, o której rozmawiamy w audycji Czytać, aby być mądrym. Święci, na których możemy się oprzeć w chorobie i niepełnosprawności. Rozmawialiśmy z panią Elżbietą Wiater, autorką książki, redaktorem, dziennikarzem, a także recenzentem. Była to audycja z cyklu Czytać, aby być mądrym. Maria, wszystkie ludy i narody Cię sławią, Maria.
Matka Twoja, Matka Nasza. Więc chodź pod mój dach, uczyć nas kochać Jezusa. Przygotuj nas na Jego przyjście. Jest 10 po czwartej. Czas zatem na aktualności dnia. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstać z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz Pan Bara. Powstańcie z mocy, kto nazywa. Obudź się, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz Pan Bara. Powstańcie z wązy, Gmunda wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. Wiecie, gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci, gdzie byś nas? Kto ukradł im najlepszy czas? Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Na poniewierkę wygnał w świat. Prawdę to, tu jest ojczyzna, tu nasz dom. Naszym gościem jest ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz Kościoła Świdnickiego. Witam serdecznie, księże biskupie, szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam całą rodzinę moich słuchaczy radia Maria. Po 26. pielgrzymce, w której ksiądz biskup uczestniczył, nie po raz pierwszy, księże biskupie, jakie są refleksje pasterza Kościoła po tym naszym radosnym, dorocznym spotkaniu rodziny Radia Maria? No więc tak, chcę najpierw powiedzieć, że od roku 2004, kiedy zostałem biskupem i kiedy zostałem poproszony o przewodniczenie właśnie tej pielgrzymce lipcowej, wtedy przewodniczyłem przy świętej niedzielę i wygłosiłem homilię. Od tamtego czasu no, z każdego roku jestem na Jasnej Górze z pielgrzymką rodziny Radia Maryja. Nie opuściłem w żadnym roku, Bogu dzięki, że żeby dopisywało, także można było właśnie przyjechać. No i wczoraj też, prawda, byłem. No więc, co mogę powiedzieć, wielkie przeżycie, to wielkie wydarzenie w życiu Kościoła w Polsce, tak można powiedzieć, jedno z takich ważniejszych, prawda, wydarzeń religijnych i jedna z największych pielgrzymek, jakie w tej chwili przybywają w ciągu roku na Jasną Górę do domu naszej Matki Królowej. Jak tak porównujemy pielgrzymki decyzjalne, pielgrzymki takie stanowe,
to trzeba powiedzieć, że właśnie ta pielgrzymka jest najliczniejsza i jest taka bardzo jakaś taka właśnie, jakby powiedzieć, właśnie ułożona w tym znaczeniu właśnie takim, prawda, ewangelicznym, eklezjalnym, też patriotycznym. Miło się rozmawia z ludźmi, miło się spotykać z nimi, bo zawsze pochwalą Pana Boga, zawsze o coś zapytają. Tak więc widać, że to są ludzie właśnie ukształtowani przez Radio Maria, Telewizję Trwam i rzeczywiście taką rodzinę, prawda, dzieci Bożych, rodzinę Radio Maria. Radio to, prawda, potrafiło zjednoczyć taką grupę, prawda, naszych rodaków w kraju i za granicą. I rzeczywiście, no, to co wczoraj przeżyliśmy, to była taka uczta duchowa, którą właśnie będziemy długo żyć, prawda, do niej wracać, do tych treści, które tam właśnie padły, prawda, w różnych miejscach, szczególnie ze szczytu, tak, do homilii księdza arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego. Więc bardzo nam się ta homilia podobała, była bardzo taka praktyczna i bardzo taka, powiedzmy, aktualna. Miała odniesienie do życia. No i było tam właśnie podkreślenie właśnie roli Radia Maryja w naszym kościele, w budowaniu, prawda, życia religijnego w naszej ojczyźnie między Polakami w kraju za granicą. Bardzo też trzeba wysoko ocenić teksty nadesłane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę i też przez panią premier Beatę Szydło. Było ono odczytane i wszyscy podziwialiśmy, że nasza obecna władza ma takie myślenie i tak widzi te media toruńskie, szczególnie Radio Maria, Telewizja Trwam, także Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, także nasz dziennik, także ocena w tym przesłaniu w jednym i drugim liście jest bardzo wysoka i to nas bardzo cieszy, że właśnie jest to takie spojrzenie na rolę tych mediów, prawda, w budowaniu nie tylko życia religijnego w naszej ojczyźnie, ale także i, prawda, życia takiego narodowego w wymiarze kultury, w wymiarze takich właśnie wartości narodowych, które są właśnie ważne. Ogólnie powiem, że to kolejne takie doświadczenie bardzo, bardzo takie pozytywne. Jak rozmawiałem też już z ludźmi, którzy tam byli, prawda, bo była okazja, żeby tam porozmawiać z pielgrzymami, tak, to są wszyscy właśnie zauroczeni i trzeba podziwiać to, przecież celebra trwała w sumie do 3 godzin, tak, i ludzie nie bardzo chcieli się rozchodzić, więc mimo, że był upał, temperatura wysoka, a jednak właśnie takie trwanie na modlitwie, to jest rzeczywiście coś takiego szczególnego. To jest taki szczególna atmosfera pielgrzymek rodziny Radia Maryja, to rozmodlenie. No pamiętamy też, jak ta rodzina była atakowana w poprzednich latach przez różnego rodzaju media lewicowo-liberalne. Teraz przekaz telewizji publicznej, która również na antenie TVP Info transmitowała mszę świętą, pokazuje, że można inaczej, że do tej pory te, powiedziałbym, takie w krzywym zwierciadle przedstawianie wizerunku rodziny Radia Maryja było robione absolutnie w sposób celowy. Chodziło o dezintegrację, o to, żeby Radio Maryja zohydzić w oczach obywateli, żeby ojca dyrektora zdemonizować. Do tej pory próbuje się przypisywać różnego rodzaju pieniądze po to, żeby atakować, żeby poderwać zaufanie do radia, żeby ludzie, którzy utrzymują
utrzymują to radio od 26 lat, żeby przestali to radio utrzymywać. To się przez te 26 lat, dziękować Bogu, nie udało. No właśnie, nie udało się i z pewnością się nie uda, tak więc widzimy, że nastąpiła rzeczywiście zmiana w mediach tych, prawda, publicznych, gdy idzie właśnie o spojrzenie, ocenę na działalność Radia Maryja Telewizji Trwam. No niestety jednak w tych mediach liberalnych, prawda, komercyjnych, ta postawa, ona może się lekko tylko zmieniła, ale jednak właśnie takie nastawienie takie, prawda, ogólne, ono dalej właśnie w niektórych przynajmniej rozgłośniach jest. I to jest takie nieprzyjemne, prawda, ale cóż, dzisiaj księże biskupie, z pewnością ta kontrmanifestacja, która ma w sposób brutalny, zwulgaryzowany przeszkodzić marszowi modlitewnemu z Archikatedry Warszawskiej na Krakowskie Przedmieście, zapewne będzie przez te media lewicowo-liberalne wspierana. Jakże to jest inny obrazek od tego, który widzieliśmy na Jasnej Górze. No właśnie, to jest przykład, nad tym tylko trzeba się zasmucić, prawda, ale wiadomo, że tam, gdzie działa Duch Boży, Duch Święty i Królestwo Boże pomaga nam tutaj właśnie budować, znaczy On buduje właśnie przez nas, no to także właśnie przychodzi zły i to działanie złego jest tak bardzo widoczne, prawda, i w tym roku maryjnym, kiedy mamy te rocznice właśnie znane, które są ciągle właśnie przypominane, to też widać, że ten szatan właśnie, prawda, też wzmaga swoją działalność i to, co było przed miesiącem w Warszawie 10 i to, co jest planowane na dzisiaj, no to są jakieś takie, prawda, postawy godne, żałosne, prawda. I nam wypada tylko się właśnie modlić właśnie o nawrócenie, tak żeby się opamiętali. Tak, to no, nie mam tutaj innych słów, żeby to jakoś właśnie ocenić. W każdym razie to jest nasz ból, prawda, że mamy wśród nas takich rodaków, którzy może są też ochrzczeni, może też wybierzmowani i po prostu tak się zachowują zupełnie jako niechrześcijanie, prawda, się nienawiść, po prostu tutaj przeszkadzają właśnie ludziom w modlitwie. I to wołanie sprzed miesiąca do kościoła to jest po prostu wołanie szatańskie. Tak więc my zabiegamy o to, żeby właśnie Chrystus był obecny w życiu publicznym, w przestrzeni kultury, w przestrzeni nauki, w przestrzeni gospodarki, w przestrzeni polityki. Zresztą to nam tak papież właśnie wytyczył, prawda, mówiąc o Twójcie drzwi Chrystusowi, miał na myśli nie tylko otwieranie naszych serc osobistych, ale przede wszystkim właśnie te sektory, prawda, życia publicznego. Tak, i to jest bardzo niebezpieczne, bo myślę, że w ten sposób to na Zachodzie został jakoś Kościół, prawda, wyciszony, tak, bo wmawiano we Francji, w Holandii, w Belgii i także w Niemczech, prawda, także, że religia jest tylko sprawą prywatną, że się można tylko modlić w Kościele, prawda, że swojej wiary nie wolno ujawniać, prawda, publicznie w urzędach, że można być tylko wierzącym, prawda, w swojej izdebce, w swoim mieszkaniu, ewentualnie w kościele, a poza przestrzenią, prawda, mieszkania czy świątyni właśnie, nie powinno się manifestować swoich przekonań religijnych. To właśnie doprowadziło do tego, że po prostu Kościół tam, życie religijne właśnie się zmniejszyło, czy może nawet wygasło. A ponieważ natura nie znosi pustki, to jakaś religia, prawda, musi jakoś, prawda, w człowieku tę lukę, to
zapotrzebowanie na transcendencję właśnie wypełniać. No i jest widzimy właśnie ten ukłon niekiedy syna islamu, czy też tych praktyk właśnie religijnych ze wschodu i my wiedząc o tym, no pilnujemy swojego, prawda, i staramy się właśnie przypominać, że jako chrześcijanie winniśmy być właśnie obecni w życiu publicznym i te wartości ewangeliczne właśnie, żeby, prawda, nie zamykać do bram, tylko do ścian domów, do ścian świątyń, tylko właśnie czuć się chrześcijanami i te wartości głosić na okrągło, prawda, w życiu także publicznym. Zapytam też, księże biskupie, o udział właśnie polityków. Ksiądz biskup powiedział o liście pana prezydenta, o liście pani premier, byli obecni ministrowie. Próbowano przekonać Polaków do tego, że polityka to jest wyłącznie sztuka rządzenia. To są pewne techniki nastawione na słupki, na popularność. Rodzina Radia Maryja od samego początku stawia na tę klasyczną definicję polityki jako roztropnej troski o dobro wspólne. Politycy przybywają także jako pielgrzymi i jako członkowie rodziny Radia Maryja, do czego się przyznają. Czy zadam pytanie takie, czy prezydent, premier, minister może być słuchaczem Radia Maryja i przyjechać na pielgrzymkę rodziny Radia Maryja, będąc ministrem? Jak najbardziej. Zresztą prezydent właśnie był, wczoraj go nie było, ale może był jakiś przeszkodzony. Natomiast możemy wspomnieć właśnie na 25-lecie, które było w grudniu ubiegłego roku. Zresztą on w tym liście nawiązał do tych swoich doświadczeń bardzo pozytywnych i wskazał właśnie na rolę, prawda, mediów toruńskich, szczególnie Radia Maryja, telewizji Trwam. O tym wspomniał w tym liście, w tym przesłaniu do pielgrzymów. I był przecież, jak oddawaliśmy się Chrystusowi Królowi, uznawaliśmy właśnie go za Króla i Pana. Wagiernika w tamtym roku był z nami. No i teraz też był z nami, prawda, na chrzeptówkach 6 czerwca, gdyśmy właśnie oddawali Kościół i naród niepokalanemu sercu Matki Najświętszej. Był z nami prezydent i była też pani premier, więc to jest bardzo radosne i winniśmy właśnie Panu Bogu dziękować, że doczekaliśmy takich czasów, kiedy właśnie władza państwowa się utożsamia z Kościołem w tym znaczeniu, że sprawuje swoją misję jako osoby wierzące, jako osoby, które wiedzą, że trzeba kształtować życie nie tylko właśnie osobiste, ale rodzinne, narodowe, prawda, wspólnotowe właśnie tymi wartościami, które ma chrześcijaństwo. I to ciągle chodzi o tą obecność, prawda, obecność właśnie Chrystusa i Jego Ewangelii, prawda, w działaniach politycznych, gospodarczych, też dobrze jak dziennikarze też jakoś to rozumieją. Tak, mamy wspaniałych dziennikarzy, takich, prawda, którzy po prostu, którym zależy na prawdzie i którzy są słuchami prawdy, ale niestety są też właśnie kłamcy, prawda, w tych różnych rozgłośniach, tak, za to biorą pieniądze, tak, i to jest widoczne, tak, więc trzeba się tylko cieszyć i się modlić, żeby prawda, ci ministrowie się nie zepsuli, żeby właśnie w swojej postawie zachowali właśnie wierność, prawda, temu powołaniu chrześcijańskiemu, żeby to czynili jako chrześcijanie, aczkolwiek właśnie służą, prawda, w tych różnych sektorach, gdzie troszczą się o sprawy właśnie doczesne, prawda, o bezpieczeństwo, prawda, o jakiś ład, o porządek, tak, ale wszędzie jest miejsce dla Ewangelii, prawda, wszędzie jest miejsce, Ewangelia jest dla wszystkich, prawda, i jeżeli nią kształtujemy życie też właśnie publiczne, to wtedy jest jakiś ład, prawda, i ludzie się właśnie lepiej mają, prawda, jest więcej miłości, więcej takiej rodzinności, prawda, w tych wspólnotach, prawda, ludzkich.
Bardzo dziękuję, księże biskupie, za te refleksje na gorąco. Wczoraj ksiądz arcybiskup Pawłowski wezwał także do tego, żeby powrócić do błogosławienia przez polskich biskupów o 21:00, ale korzystając z okazji, że ksiądz biskup jest teraz naszym gościem, no to poprosimy o to pasterskie błogosławieństwo także. No, bardzo dziękuję. Myślę, że się jakoś tak nie damy, prawda? I chociaż ten, może jeszcze słówko dopowiem, że właśnie ten obecny, prawda, liberalizm, który można nazwać neomarksizmem w takim kulturowym, on jest też bardzo, prawda, no, trudny do pokonywania. I powiedzmy, jeżeli wspominamy ten marksizm filozoficzny, naukowy, to ten właśnie może nawet jest, prawda, gorszy niż tamten właśnie pierwszy. Ale to jest taka jedna rodzina, prawda, tej myśli utopijnej, która no, jest godna pożałowania, która nie ma przyszłości, a jednak się odradza. No więc według życzenia, ojcze Dariusz, bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy tej właśnie południowej, tak, o pielgrzymce wczorajszej. Bogu dzięki za nią i z serca wszystkim błogosławię, którzy w tej chwili mnie słuchają. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Z pomożeniem naszym w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Bardzo dziękujemy, ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz Kościoła Świdnickiego, nasz gość. A już za chwilę kolejna rozmowa. Naszym gościem będzie minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz. Naszym gościem jest minister obrony narodowej, pan minister Antoni Macierewicz. Szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże, waszym radiomerze. Łapiemy pana ministra podczas służby w tej chwili. Panie ministrze, wczoraj pielgrzymka rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Pan minister uczestniczył w tej pielgrzymce. To już 26 raz rodzina Radia Maryja gromadzi się w duchowej stolicy ojczyzny. Więc może na początku pytanie o refleksję, o to, co pan minister wyniósł z tej pielgrzymki. Proszę ojca, rzeczywiście łapie mnie ojciec podczas służby, lecę właśnie helikopterem, żeby przeczytać okręt fundacji Rauczarki, który będzie za chwileczkę sumował w ulicy, wracając z ponad półrocznej misji na Morzu Egejskim, Ziemnym i Morzu Czarnym, a wczorajsza pielgrzymka robiła na mnie niezwykłe wrażenie. Począwszy od olbrzymów ludzi Radia Maryja, rodziny Radia Maryja, którzy jak zwykle przybyli w olbrzymiej ilości. No a komisja księdza arcybiskupa Romeo Pawłowskiego, tak dobitnie przypominająca podstawowe wartości, tak konkretnie przypominająca naszą misję rolę rodziny Radia Maryja chciała wszystkich, którzy posłyszeli, podnieść na duchu i uświadomić, jak długą drogę przeszliśmy, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, ale już jesteśmy bliżej naszego celu, już jesteśmy bliżej odbudowy ducha katolickiego w naszej ojczyźnie. Do tego nawiązywał także pan prezydent Donald Trump podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Warszawie. Panie ministrze, później poleciał do Hamburga. Tam dantejskie sceny, 500 policjantów rannych. Mówi się o największej od czasów wojny operacji policji i o zderzeniu tak naprawdę cywilizacji. To, co jest z tej strony Odry i to, co jest z tamtej strony Odry. Jak pan minister również postrzega to zderzenie i czego też możemy spodziewać się po wizycie Donalda Trumpa zdaniem ministra obrony narodowej? To bardzo trafna refleksja ojca. Rzeczywiście wydawałoby się, że tak niewiele nas różni. Wydawałoby się, że
jesteśmy nie tylko w tym samym obozie, ale jesteśmy w tej samej cywilizacji, ale ojciec parabskie, patrząc na te sceny, patrząc na to, co się dzieje po obu stronach Odry, ma się wrażenie, że to są cywilizacje tamte, nieludzkie, które już są w dużym stopniu zalane lewactwem, które już są zalane przez środowiska kontestujące wszelki ład społeczny, wszelkie dołączenia organizujące społeczność dla spokojnego dobrobytu, dla rozwijania normalnego, codziennego życia. Po naszej stronie, gdzie rozradowane twarze, gdzie tłumy skandujące i świętujące na cześć nie Ameryki, nie pana prezydenta Trumpa, bo oczywiście tak, te tłumy czytały pana prezydenta, czytały Stany Zjednoczone, ale przede wszystkim czytały to, co pan prezydent mówił o naszej wspólnej historii, o naszej wspólnej chrześcijańskiej i o naszych wartościach, które nas łączą i coś jesteśmy gotowi bronić. To wielkie przebudzenie było witane z entuzjazmem, z radością, z przekonaniem, że wreszcie po 50 latach, gdy było tak wiele rozczarowań, teraz mamy poczucie, że jesteśmy razem nie tylko dla doraźnych, gospodarczych i starych celów, ale jesteśmy po tej samej stronie cywilizacyjnych dążeń, cywilizacyjnych marzeń, cywilizacyjnych wartości. Dlatego chcieliśmy pytać, czego się spodziewamy na Obronce Narodowej, to odpowiadam, tak, oczywiście spodziewam się silnego sojuszu militarnego, spodziewam się długotrwałej obecności wojsk amerykańskich, które już stacjonują, które, jak powiedział pan prezydent Trump, odwołując się do artykułu 5, będą stacjonowały w Polsce tak długo, jak długo będą nam zagrażały zewnętrzne siły, które chcą na konfiskację istnieć. Ale spodziewam się także, że będziemy mogli dysponować bronią amerykańską, w tym wypadku mówimy o rakietach Patriot, mówimy o rakietach Homar, jeszcze, które bronią przed ewentualnym zagrożeniem, drugie, które pozwalają wyprzeć jakiekolwiek zagrożenie. To jest decyzja rządu amerykańskiego o sprzedaży, zwłaszcza rakiet Patriot, sprzedaży ich raz z możliwościami korzystania w Polsce z najnowocześniejszych technologii. To jest tutaj kluczowe, dlatego że za duże pieniądze można bardzo wiele rzeczy, czasem nawet wszystko, ale otrzymać możliwość rozwoju najnowocześniejszych technologii, używać ich w każdym przemyśle, po to, żeby on się rozwijał, żeby on był najnowocześniejszy, żeby produkować te nowoczesne wyroby. To już poza to się tylko Izraelem, nikt takich możliwości na świecie nie ma, dlatego to jest właśnie sukces. Ale to są rzeczy, można by powiedzieć, doraźne. Długofalowo, to co najważniejsze, to to, że pan prezydent nam zarysował wielki sojusz cywilizacyjny, pokazując, czego razem będziemy bronić wiary w Boga, będziemy bronić rozwoju rodziny, będziemy bronić pokoju i spokojnego rozwoju naszej gospodarki. To jest najważniejsza wartość tej świetnej pana prezydenta Trumpa. Zarysowanie długofalowej perspektywy.
Panie ministrze, ostatnie pytanie, bo warunki naszej rozmowy są trudne, jako że pan minister jest w tej chwili w helikopterze. Dzisiaj miesięcznica smoleńska o godzinie 19:00, zaproszenie do archikatedry warszawskiej, później modlitewny przemarsz na krakowskie przedmieście, ale także coraz bardziej wulgarne ataki tego marszu modlitewnego z archikatedry na krakowskie przedmieście, zapowiadane część opozycjonistów, jak Władysław Frasyniuk, jak Andrzej Celiński, jak Henryk Wujec, Lech Wałęsa, który nie pojawi się z racji tego, że jest hospitalizowany, popierają te kontrmanifestacje, które organizują między innymi organizacje typu Obywatele Rzeczypospolitej RP. Proszę powiedzieć, panie ministrze, czy to jest też próba takiego wywołania hamburga na ulicach Warszawy przez niektóre środowiska? Bo wiemy, że był taki 11 listopada za rządów PO-PSL-u, kiedy bojówki niemieckie zostały tu sprowadzone po to, żeby robić rozruby. No właśnie tak, to były właśnie antyglobalistyczne, to były właśnie analogiczna próba zaburzenia przecież marszu pamięci, przecież marszu modlitewnego, przecież marszu, którego celem jest upamiętnienie straszliwej, dramatycznej śmierci całej Polski, etyku śmierci, której dotychczas nie wyjaśniono, śmierci, która dotychczas nad naszą ojczyzną takim samym straszliwym piętrem, jak kiedyś wisiała śmierć katyńska, o której też nie wolno było mówić, której też nie wolno było padać, o której też prawdy nie mogliśmy się przez tysiące lat dowiedzieć. Gdy słucham tych ludzi nawołujących do niszczenia pamięci o dowódcach wojskowych, o prezydentach Rzeczypospolitej, o najbliższych ludziach naszego państwa, takich jak Ania Walentynowicz, to mam wrażenie, że to po prostu jest nieprawdopodobne barbarzyństwo. Mam wrażenie, że odradza się cywilizacja sowiecka, która ciągle tkwi w tych ludziach, cywilizacja nienawiści do wszystkiego, co dobre, wspaniałe, co tworzyło nasz naród, co uczyniło go zdolnym do przetrwania wszystkich przeciwności. Bardzo proszę wszystkich państwa, bardzo mam wielką nadzieję, że będzie nas tam wielu, że będziemy tam, tak jak zaczęliście państwo, szańcem u stóp murów jasnogórskich, w tym wczorajszym, w tym Radia Maria, tak dzisiaj, modlitewnym, spokojnym, dostym szansem otoczymy pana premiera Kaczyńskiego, otoczymy pamięć pana prezydenta Kaczyńskiego, otoczymy pamięć polskich dowódców, którzy polegli pod Smoleńskiem, i przechowamy tę pamięć, tę godność i naszą dumę, i naszą wielkość, która przecież właśnie wyrasta z wierności dla wartości chrześcijańskich, wierności dla wartości narodowych. A pamięć o bohaterach jest jednym z najistotniejszych elementów tej właśnie naszej tradycji narodowej, tradycji chrześcijańskiej. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Zapraszamy zatem na 19 do archikatedry warszawskiej, później na krakowskie przedmieście. Mszę świętą będzie transmitowało, jak zawsze, Radio Maryja, Telewizję Trwam, a z panem ministrem mamy nadzieję spotkać się w studio Radia Maryja, Telewizji Trwam na dłuższe rozmowy, no i w dogodniejszych niż w helikopterze warunkach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, proszę ojca. Wczoraj zapraszano mnie na środę, jeżeli to jest aktualne, to będę w środę z prośbą. Bardzo się cieszę, do zobaczenia. Z panem Bogiem. Dziękuję bardzo, z panem Bogiem. Naszym gościem był pan minister Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. Obudź się, Polsko ma,
niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z wozy, która zrywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z wozy, chmura wzywa. Dzisiaj kolejna miesięcznica smoleńska, 10 dzień lipca, każdego 10 dnia miesiąca wspominamy tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Jest z nami pan Wojciech Woźniak, opozycjonista w czasach PRL. Witam serdecznie, panie Wojciechu, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie Wojciechu, ta miesięcznica kolejna, ale też coraz brutalniejsze, coraz ostrzejsze, coraz bardziej wulgarne ataki na ludzi, którzy chcą upamiętnić to, co stało się pod Smoleńskiem, chcą modlić się za ofiary. I dzisiaj także rodziny części ofiar tej tragedii smoleńskiej apelują. Nic nikomu nie przyniesie robienie kontrmanifestacji. To tylko prowadzi do konfrontacji. Wydaje się jednak, że części środowisk bardzo na tej konfrontacji zależy. Bardzo zależy na przemocy. Bardzo zależy na tym, żeby zrobić rozruby. Bardzo zależy na tym, żeby zdjęcia poszły w świat, które będą obciążały, no oczywiście, obóz władzy, no bo przecież nie tych, którzy łamią prawo, przerywając legalną manifestację. Tak, nic więcej mi nie pozostało. Co oni dalej mogą? Są już osobami z marginesu, tak naprawdę, gdzie się nie liczą w polityce, liczą się wśród ludzi. To są ludzie, którzy nie mają honoru i ambicji, bo w czasach trudnych, kiedy trzeba było pokazać swoją odwagę, nie było ich. Oczywiście mamy tutaj Wałęsę, mamy Kraśniuka, którzy się wychylają, ale dla nas, zwykłych opozycjonistów, dla setek tysięcy opozycjonistów, to są zwykli zdrajcy. To są zdrajcy, którzy najpierw zachowywali do walki z komuną, a teraz stają ramię w ramię razem z komuną. To jest teraz, my czujemy się oszukani przez naszych przywódców, bo i Władysław Frasyniuk, i Lech Wałęsa, i Andrzej Milczanowski, to kiedyś były dla nas postacie, dla których byśmy w stanie walczyć, oddawać życie, czy iść do więzienia. Teraz są dla nas zwykli zdrajcy i sprzedawczyki, którzy po prostu poszli na układy z czerwonymi. Mówią oni tak, bo tutaj są takie nazwiska, jak pan powiedział, ale to jest Władysław Frasyniuk, no, który staje się takim symbolem, takim sztandarem dla tej grupy osób, która chce blokować legalną manifestację. To jest Henryk Wujec, który mówi, nie wolno rezygnować ze swoich praw, jeśli się raz zrezygnuje, będą kolejne prawa zawłaszczane. To jest Stefan Niesiołowski, który mówi, walczymy o wolną, demokratyczną Polskę, jeszcze raz. To jest Andrzej Celiński, który mówi, 40 lat szlak trafił, idę jak w 68. Co łączy wujca Celińskiego, Niesiołowskiego, Frasyniuka, Wałęsę i pułkownika Mazgułę? Myślę, że pieniądze. I pieniądze i teczki. To jest właśnie rzecz, która się łączy. Bo przez tyle lat nie rozliczyliśmy nigdy tych ludzi, którzy teraz nas zdradzili. Bo ten naprawdę zdradzili zwykłych opozycjonistów, setki tysięcy ludzi, stając ramię w ramię ze zbekami. To są ludzie, którzy po prostu zaprzedali swoje ambicje, swoje jakieś ideały i sprzedali przede wszystkim swoich żołnierzy. Bo my jako armia szliśmy za darmo, szliśmy z ideami na ustach i szliśmy dla pieniędzy, dla medali, dla niczego, czy przywilejów jako opozycjoniści. Szliśmy dla wolnej Polski, dla wielkiej, sprawiedliwej Polski. A okazuje się teraz, że nasi przywódcy sprzedali nas za drobne. Bo nieważne, ile Frasyniuk ma pieniędzy z tyłów, nieważne, ile Wałęsa dostaje w Stanach Zjednoczonych, ważne jest to, że sprzedali tych zwykłych ludzi.
Nie jeden z nich, tak jak przykład Lecha Wałęsy, sprzedawał nas już, znaczy nie nas, sprzedawał swoich kolegów stoczniowców już w latach 70. Teraz po raz kolejny, stając w ramię z SBK-ami, z kodowcami, z ludźmi, którzy nie mieli odwagi wtedy stanąć w obronie wolnej Polski, to jest po prostu, znaczy szkoda to komentować. To nie są partyjne dyskusji. Panie Wojciechu, jednak te osoby mają usta pełne pluralizmu, mają usta pełne demokracji, mówią o wartościach, mówią o wolności zgromadzeń, czyli powołują się na takie nośne hasła, no ale jednak będą blokować po pierwsze marsz, który będzie modlitewny, po drugie będą blokować pamięć o tych, którzy zginęli na służbie dla Rzeczypospolitej, będą niszczyć więzi kultury, więzi wiary, więzi tradycji, będą wreszcie blokować legalną manifestację, legalne zgromadzenie publiczne. Powiem tak, gdzie oni byli kilka lat temu, jak rząd wcześniejszy pałował ludzi na ulicach, jak rozganiał górników, ich byłych opozycjonistów, jakby nie patrzeć, górnicy to było ich zbrojne ramię Solidarności. Czemu wtedy nie stawali w obronie ludzi, którzy brali udział w manifestacjach, w marszach 11 listopada? Wtedy jakoś nie było widać protestów, że jest łamane prawo, że ludzie są aresztowani. Były setki zatrzymań, bo ludzie ponosili konsekwencje, szli do więzienia. Wtedy nie było ich. Wtedy żyło się wygodnie, bo razem z rządem Platformy Obywatelskiej i wsparciem Bronisława Komorowskiego świetnie się poukładali. Razem z byłymi SBK-ami, którzy teraz, o których teraz walczą o ich emerytury. Przez 30 lat nie zawalczono dodatki dla byłych opozycjonistów. 30 lat ci ludzie żyli często na skraju nędzy, płacąc konsekwencje za to, że walczyli z komuną. Mieli mniejsze emerytury, umierali, masa ludzi tych umarła. Teraz jest łatwo znowu wystąpić, bo rząd PiS-u nie pałuje ich. Dlatego jest takie proste. Jakby dostali dobrze pałą, tak jak Lech Wałęsa namawiał tego, żeby pałować, ciekawe ilu by wyszło wtedy. Teraz zdjęcia, jakim zrobią, jak są wielcy poszkodowani, jak ich wynoszą na rękach, to nic nie boli, nic nie kosztuje. Ale jak trzeba dupę tak naprawdę nadstawić, to ich nie ma. Bo to są tacy bohaterowie. Bohaterowie, którzy w tamtych czasach, tak naprawdę jako przywódcy, mieli tak dobrze. Mieli płacone pieniądze ze Stanów Zjednoczonych, bo już szły pieniądze. W ośrodkach internowania, w których siedzieli, mieli bardzo wygodnie. Ale zapomnieli o tych ludziach, którzy siedzieli w więzieniach, którzy oddawali swoje kartki żywnościowe, żeby oni mogli przetrwać. Ich rodziny. Te nasze rodziny pozbawiały swoich dzieci słodyczy, że dzieci Władysława Frasyuka, Czecha, Wałęsy miały ich więcej. I o tym oni zapomnieli. Oderwali się całkowicie od swoich żołnierzy, a zaufali żołnierzom ze Szwecji. I to jest najbardziej przykre dla takich naszych zwykłych opozycjonistów, że ci ludzie zdradzili nas, na każdym kroku i zdradzają, że tak naprawdę jak Judasze, za marne grosze. Ale to jest ich życie, to oni za to kiedyś zapłacą. I myślę, że zhańbili się tak naprawdę z całą swoją ideę, którą mieli, żeby byli szanowani przez wielu ludzi. Teraz tak naprawdę wszystko to stracili. Stracili najwięcej u zwykłych ludzi z opozycji, którzy dla nich walczyli. Panie Wojciechu, sami stoczniowcy mówią, jak się pojawi Lech Wałęsa. No wiemy, że się nie pojawi, chociaż bo poszedł do szpitala przed weekendem, ale popiera na Facebooku, no, Lech Wałęsa jest bardzo płodnym pisarzem w mediach społecznościowych. Mówi, popieram w całości Frasyniuka, możesz się na mnie powoływać. Czy stoczniowcy sami powinni też zrobić porządek z tymi osobami, no, które stanęły dzisiaj po drugiej stronie, które powołują się na swoją kartę opozycjonistów, kartę solidarnościową, ale stoją po stronie innej cywilizacji chyba. Powiem tak, to nie my powinniśmy brać porządek. My musimy pokazać siłę, że nas jest więcej od nich. Od tych ludzi, którzy wybrali wygodne życie razem w ramię z byłymi SBK-ami. My musimy pokazać siłę, a od porządku jest policja. My nie powinniśmy właśnie ani stoczniowcy, ani ludzie Solidarności pochylać się nad tymi ludźmi, bo im o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić zadymę, pokazać, że są męczennicy, a jak ich po prostu policja usunie zgodnie z prawem na legalnej manifestacji, to jest tylko tyle. My nie jesteśmy od tego. Alek Wałęsa, ja mam dostałem kartę z więzienia. Jak byłem w więzieniu, dostałem na Wielkanoc od Lecha Wałęsy. Powiem tak, gdyby to nie było radio, ja bym powiedział, że niech sobie wsadzi tą kartkę. Ja nie potrzebuję już życzeń, nie jest to dla mnie żadna pamiątka historyczna. Ale ja, mając 19 lat, od takiego Lecha Wałęsy i wielu innych, przyszedłem do więzienia. I cała moja rodzina była wiecznie aresztowana, mieliśmy rewizję w domu,
ten brat, który wyrzucił, został ze szkoły, moja siostra, która wyrzucona z pracy, mój tata, wyrzucony z pracy. I my wszyscy cały czas wspieramy jednych. Nigdy nie poszliśmy na układy, nigdy nie szliśmy na jakiekolwiek rozmowy z esbekami, czy ludźmi, którzy nie mają honoru. A tak naprawdę Lech Wałęsa, jaki to jest człowiek honoru? To nie jest człowiek honoru. To jest tylko pan Lech Wałęsa. Może nawet i pan to jest za dużo. Panie Wojciechu, czyli to, do czego zachęcał nas ksiądz Jerzy Popiełuszko, zło dobrem zwyciężaj, z godnością przejść obok tych ludzi, którzy mają pianę na ustach, którzy dzisiaj próbują blokować legalne manifestacje, przeszkadzać w modlitwie, przeszkadzać w upamiętnieniu pamięci. Z jednej strony oni, a z drugiej Andrzej Gwiazda, Zofia Romaszewska, Kornel Morawiecki, Bohdan Cywiński, Krzysztof Wyszkowski, Wojciech Woźniak. Dokładnie, w ten sposób musimy pokazać. Musimy im pokazać naszą wyższość. Że my nie idziemy tylko z hasłami na ustach, my mamy coś więcej. Dla nas Bóg, honor, ojczyzna i godność, i duma to są podstawy. Nie jesteśmy ludźmi do kupienia, do sprzedania, do handlowania. My jesteśmy ludźmi, którzy są w każdej chwili w stanie oddać swoje życie dla ojczyzny, a nie sprzedać ją i sprzedać swoich przyjaciół. No to teraz masa moich przyjaciół podąża w kierunku Warszawy. I będzie nas naprawdę wielu. Wielu ludzi, którzy są odznaczeni przez jednego, drugiego prezydenta, ale to nieważne, który prezydent odznaczał. Ważne, że ci ludzie zasłużyli na to. Nie jak Bohdan Lis, tak? Lis chyba ten z TVN-u, czy ktokolwiek inny, za to, że dobrze gadał, to dostał medal. Ludzie dostali za to, że siedzieli w więzieniach, za to, że byli pałowani na ulicach. Tacy ludzie właśnie jadą. Zwykli ludzie honoru. Bardzo dziękuję. Zapraszamy dzisiaj o 21:00 msza święta w archikatedrze warszawskiej, później przemarsz na krakowskie przedmieście z modlitwą na ustach. Ma to być przemarsz niestety blokowany przez tych, którzy określają się obrońcami demokracji, ale my przejdźmy z godnością. Bardzo dziękuję. No, Bóg zapaść. Do widzenia. Do usłyszenia. Pan Wojciech Woźniak, opozycjonista z czasów PRL, był naszym gościem. Ta rozmowa kończy wydanie aktualności dnia, kolejne o godzinie 16. A jak się zachowywać, niech przypomni nam ta pieśń i te słowa księdza Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności.